W dzisiejszym w hali sportowej w Brudzewie odbył się 12. powiatowy turniej piłki halowej drużyn strażackich powiatu tureckiego. W turnieju udział wzięło 12 drużyn. Z terenu powiatu właśnie najlepsze drużyny z poszczególnych gmin rywalizowały o miano tej najlepszej. Najlepsza oczywiście będzie reprezentować nas na zawodach, czyli turnieju wojewódzkim. Piękna oprawa. Przychylność gospodarzy, myślę, ale też tytuł zostaje w gminie Brudzew, bo ta drużyna z OSP Brudyń wywalczyła to pierwsze miejsce, będzie nas reprezentować właśnie w finale wojewódzkim. Turniej jest organizowany przez Zarząd Oddziału Powiatowego w Turku, ale szczególne podziękowania należą się Komisji do Spraw Młodzieży, która zajmuje się od strony organizacyjnej też tym turniejem, a wielkie podziękowania również składamy jako Zarząd Oddziału Powiatowego gospodarzom, czyli wójtowi gminy Brudzew i organizatorom tego turnieju. Atmosfera, emocje, parady bramkarzy, piękne gole, wszystko to dzisiaj miało tutaj miejsce i myślę, że następna edycja, która będzie za rok, również przysporzy nam niesamowitych emocji, na co już dzisiaj serdecznie zapraszam. Przyjeżdżając tutaj nie sądziliśmy, że zajdziemy tak daleko, na pewno. Udało się nam zebrać dosyć dobrą drużynę na ten turniej, z czego się cieszymy. Jedziemy dalej, nie wiemy jeszcze gdzie, ale myślę, że coś dalej też pokażemy, bo będziemy próbować się wzmocnić. I naprawdę jestem zadowolony z tego turnieju, bo przyjeżdżając tutaj w trzecie miejsce byśmy brali w ciemno, bez gadania.